Pojedynek dwóch zdegradowanych zespołów nie wzbudził wielkiego zainteresowania na trybunach, ale też poziom gry był fatalny. Co ciekawe, dzisiaj obydwie drużyny w bólach dogrywają nieudany sezon, a rok temu o tej porze zarówno Trzcinica, jak i Bralin świętowały awans swoich piłkarzy do okręgówki. Szczerze powiem, no, poziom żenujący. No. Ja akurat przyjechaliśmy tutaj bez czterech podstawowych graczy. Dwóch akurat pauzuje za kartki, dwóch akurat tam prywatne jakieś mają już powody, żeby nie przyjechać. Spodziewałem się, szczerze mówiąc, że będzie tutaj Bralin akurat atakował i to bardzo, bardzo. No, faktem atakował, bo przyjechaliśmy praktycznie gołą jedenastką. W drugiej połowie atakował, no ale no, powiem szczerze, chyba nie chcieli strzelić bramki, a my to, co mieliśmy w pierwszej połowie, jakbyśmy wykorzystali, też mogłoby się inaczej to skończyć. Ogólnie chyba to nie było dla kibiców. Fakt, że pogoda 30 stopni ponad, no i poziom był ten sam, czyli piknik, no, tragiczny, powiem szczerze. No obiektywnie można patrzeć, że mieliśmy przewagę, cisnęliśmy dosyć mocno drużynę przeciwną. No nie ma tego wykończenia i to jest nasz problem. Zdaję sobie z tego sprawę, że siła ataku jest dosyć słaba w tym zespole. Ale cieszę się chociaż z tego remisu. No, pamiętamy, że w jesienią przegraliśmy 3-1. Tutaj było, no, mogliśmy naprawdę ten mecz wygrać. Graliśmy nie tylko z przeciwnikiem, ale też no, z pogodą. No, naprawdę dzisiaj warunki były bardzo, bardzo wymagające. Żar tropiku, bym powiedział nawet, ale chłopcy wytrzymali do końca. No, robiłem zmiany, żeby jakoś ich jeszcze jakoś odświeżyć. W 15 minucie Trzcinica objęła prowadzenie po trafieniu Adama Żłobińskiego. Miejscowi doprowadzili do remisu w 25 minucie. Autorem gola był Szymon Pawłowski. W 68 minucie piłkarze trenera Andrzeja Moskala ponownie objęli prowadzenie, a na listę strzelców wpisał się Paweł Brzeziński. Punkt gospodarzom uratował w 74 minucie Eryk Rozdolski. Sokół Bralin kończył mecz w dziesiątkę. Czerwoną kartkę w konsekwencji dwóch żółtych otrzymał bowiem Szymon Pawłowski.